Erik, dzisiaj w Niecioczy podział punktów. Powiedz, czego zabrakło, żeby wygrać i podtrzymać tę pasę zwycięstw? Dużo. Nie graliśmy tak dokładnie jak w ostatnich meczach albo w ostatnim meczu z Górnikiem. Za dużo strat i z tego wychodzili oni z kontry. Ciężko się grało dzisiaj, ciężkie warunki i to boisko. Jest widać, że Polska nie jest Hiszpania i ciężko się gra na takich boiskach. Remis uważasz, że zasłużony? Czy jednak czujecie niedosyt po tym wyniku? Nie, myślę, zasłużony o punkt i z ich strony. Niecieczka gra dobrą piłkę i dzisiaj to pokazała. W pierwszej połowie byli na pewno lepsi i to trzeba utwierdzić. I jak mówię, w tej drugiej połowie pokazaliśmy, że my potrafimy zrobić coś i strzeliliśmy bramkę. Ty przed tym spotkaniem mówiłeś, że chciałbyś strzelić gola Krzysztofowi Pielarzowi, twojemu przyjacielowi. No i udało się. A ostatnia twoja bramka z meczu na Kałuży została porównana do bramki Cristiano Ronaldo z AS Romą. Musisz być chyba zadowolony też z siebie. Tak, cieszę się, że forma jest właśnie po tych przygotowaniach, że wchodzimy do tego sezonu, do tej drugiej rundy dobrze i pomaga to drużynie i przynosi to punkty. No i to jest poważne. Że to porównywają do Cristiano Ronaldo, to się cieszy, bo nie wszystkim się to uda.